właśnie skończyliśmy trening z trenerem Sergio. Według mnie trening był bardzo dobry i męczący. I bardzo dużo było interwencji bramkarskich. W treningu uczestniczył Antoni Śmieszko, Maksymilian Klepaski i Krzysztof Furmaniak. Dziękuję. Oglądamy teraz nasz talent Warszawa Górnik Łęczna. Jest około 30 minuta. Mamy wynik 1-0 dla talentu Warszawa. Strzelcem bramki Firdaus Otabekow. I jeszcze popisał się piękną przewrotką po idealnym dośrodkowaniu Kuby Kołakowskiego, zwanym Kołim. Przewrotki w okienko, ale niestety sędzia odgwizdał spalonego. Myślę, że bardziej przeważamy, ale oni mają też dużo sytuacji. Antek, świetne parady. Bramkarz prawie głową sięga do poprzeczki. I nie wiem, coś koledzy chcą dodać? Dobry mecz. No i tak mamy 2-0. Uwaga, piękna akcja i jednak... Oj, ale nie ma jednak czysto... I się kiera, no i obok bramki. Będzie piątka. Dobry talent show, Antek Smyszko przy mikrofonie, jest ze mną Kante. Dzień dobry. Z kim dzisiaj graliśmy i jaki był wynik? Graliśmy dzisiaj z Górnikiem Łęczną, wygraliśmy 3-0. Dobrze, a jakie emocje po meczu? Emocje są bardzo fajne, ponieważ troszkę się nie spodziewaliśmy tego, że wygramy z tak dobrym klubem, ponieważ jest to Akademia Piłki Nożnej, która ma seniorów w Ekstraklasie. Nie powiem, spodziewałem się trochę więcej po zawodnikach naszego przeciwnika, ale... Dali z siebie wszystko, to najważniejsze. Dobra, a jaka była najładniejsza bramka? Najładniejsza bramka była to bramka Filiasa Otabekowa. Niestety została ona strzelona ze zbalonego, więc nie została zaliczona. Ale no, jeżeli nam wyznaczyć najładniejszą, to była ta. Dobrze, dziękuję. Dzisiaj świętujemy urodziny naszego kolegi. Właśnie przyszliśmy do specjalnego miejsca. Tutaj będziemy spędzać urodziny. I zaraz nasz kolega przyjdzie, będziemy musieli. Jest fajnie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, a kto soli? Dawaj, tutaj. Szybko, bo się zgasza. Dawaj, soli. Pomyśl życzenie. Miki. Brawo. Brawo. Dobrze. Mam nadzieję, że każdy życzy życzenia złożył sobie mu, a jeśli nie, to może to teraz zrobić. A każdy niech teraz złoży życzenia. Zostawiam wam. Super. A co, kolejka sama. Kolejka sama. Kolejka Wolę pizzę z ananasem, po pierwszy powód, bo ma ananasa i ma lepszą szynkę i ma lepszego sera, jest lepiej dopieczony. Szynką i serem. Dobra. Właśnie, teraz zapraszam, dlatego. Bez z ananasem i po prostu lepiej smakuje i po prostu jest najlepsze. Nie ma nic, że go nie pizza z ananasem. No tak, bardzo lubię pizzę z ananasem, ale nie wiem czemu, jakoś mi smakuje po prostu.
skali wygrywałeś przez prawie całą rundę. No, zmarnie 17 sekund. Ile mam? Jakie wyniki? 306 dla B, a 306 dla Saliego, 301 dla Saliego. Saliego trzymał 295. A Sali szóstek? Sali się trzymał, ale na początku miał 202. A dlaczego? Witam w piątym dniu obozu. Dzisiaj wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy potem od razu na trening. Po treningu mieliśmy chwilę odpoczynku i poszliśmy na obiad. Po obiedzie poszliśmy na baseny, czyli na jacuzzi i saunę. Aktualnie siedzimy w stołówce, w której się odbyły urodziny Salazara, a aktualnie gramy w turnieje Fitlight. Znaczy, tak. Aktualnym rekordem jest pobity przez naszego trenera wynik 295. Dobry wieczór.